Siema, tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie Garenem na topie i naprawdę to będzie filmik jak wyjść z brązu w presezonie. Tak naprawdę to jest trochę clickbaitowy tytuł, no bo w sumie to nie jest jedyna opcja i nie wiem czy jest najłatwiejsza, ale pokażę wam o co kaman. Wziąłem sobie Ghosta Ignite, zapytacie czemu. Brązie niepotrzebny według mnie jest za bardzo teleport, bo teamfight tutaj to jest taka nisza. Jak dla mnie wygrywa się pushując po prostu i zabijając i nic więcej nie robiąc, nie trzeba tym fightów. Także no, jak wyjść z brązu w presezonie, Garena bierzemy na topa i tyle po prostu. Nic więcej nie trzeba, także wiecie, maksujecie sobie oczywiście E na pierwszy level, wiadomo. No i Laoi gramy, która nie jest w sumie aż tak łatwym przeciwnikiem na topie. O, pokażę wam co kaman. To jest brąz oczywiście, także Trev Hair, to nie moje konto, ale pozdrawiam serdecznie, dzięki za użyczenie konta. Bij sobie tylko Olafkę. Zadajemy 200, nice. Dobra, starczy tej pomocy w pajacu. Mają Mastera. Mają niezły nawet team, chociaż Heimer i tutaj Laoi, nie wiem czy to jest też tak dobra. Ona cofnęła, okej. Okay. Nie wiem czemu. Dobra, wzięliśmy sobie trzy motki, bardzo ładnie. Oczywiście będziemy maksować sobie E. Runy mam zwykły na D15, a D9 armora i chyba MS. Chyba coś takiego, no. Zwykłe runki mamy, masterki, pod pioruny sobie poszedłem. I trochę pod tanka z ostatniego drzewka, także... No, będziemy szli takiego w tanka raczej. Na początku więcej obrażeń, może jakiś Black Cleaver. Później, no tu się zobaczymy. Zobaczcie, tak działa Garen. Tak się gra Garenem. Tylko jeszcze nie ma pół HP. Proszę was. To jest gra Garenem. No i to naprawdę nic więcej nie trzeba. Ja ją za chwilę mogę zabić. Teoretycznie. No nie padnie. Szkoda. A nie mam flesza, żeby ją zapieprzyć. Także tutaj akurat trochę przesadziłem. Można było wziąć... A nie, tak nie zrobił. Dobra. Niepotrzebny Ignite w sumie. To jest akurat słabe, że wziąłem tego Ignite'a. Znaczy, że użyłem go teraz. Ale tak, to według mnie lepszy Ignite na topa w brązie, oczywiście. Nie wiem, czy nie będę grał trochę za agresywnie. Ale zobaczmy, jak będzie. Dobra, ona umarła. O to właśnie w tym chodzi. O to chodzi w tej grze. Gościu chyba cofnie chociaż. Czy on ma tu wardę? Żywie on ma tu wardę. Rób sobie tego reda, spokojnie. On będzie tu chciał podejść i to zesmajtować, tak mi się wydaje. Spokojnie. Mogłem dać zabić tego typka. Tak naprawdę. Dobra, mi jeden hit, szkoda. Nie zabij go. Nie ma co się pieprzeć pod tureta. Mam 1-0-2. Dobre staty. To było jasne, że wróci tu ten master. Takie rzeczy, wiecie. Jeżeli wkurzacie się, że sojusznicy grają na poziomie na przykład brązu, a wy jesteście goldem. Wystarczy pomyśleć o takich rzeczach, naprawdę myślimy za kogoś. On pingował, żebym się cofnął, przez co po prostu by go zapieprzyli we dwójkę. Lepiej było pomyśleć, skapnąć się, że po co on postawił warda, na pewno będzie chciał tu cofnąć. Spartiatix bawi i uczy, bawi to może dużo, ale nieważne. Dobra, weźmy sobie może tego Black Cleavera na pierwszej, tym zaczynamy. Jak myślałem, żeby tu bardziej pod AD pójść tym moim typkiem, ale Black Cleaver jest naprawdę dobrym itemem na Garena, także zbudujemy go na pierwszy item, zbudujemy sobie może buta i za dwa poty, chociaż poty nie wiem czy są aż tak bardzo potrzebne. Jakby ktoś nie wiedział, używajcie Q do wyjścia z bazy, ono daje movement speeda,
To jest filmik głównie skierowany do takich low-elo graczy, jakiś brąz, silver, też by się tu można przydało, ale no, filmik się nazywa tak, jak się nazywa, także clickbait działa, albo raczej nie, bo będzie miał 100 wyświetleń, ale trudno. Zawsze wyświetleń, tak, 100 chociaż. Ona nie ma buta, ona w ogóle ma 150D, dosyć dużo. Wpieprzył mi się w nią, tak szczerze mówiąc. No i to jest gra garenem. No naprawdę, no nic więcej nie trzeba. Po prostu dobrze używajcie w miarę tych speli. Naprawdę, no to jest. Garen to jest tak prosta postać, a no, najważniejsze na low elo w postaciach to jest to, żeby brać czempiona, którego ludzie po prostu nie umieją kontrować i tyle. Na którego ludzie nie umieją grać i tyle. Jeżeli weźmiecie Garena, na którego ludzie nie potrafią grać, prawdopodobnie wygraliście linię i prawdopodobnie też wygracie grę. Co to nie jest 100%, wiadomo, nigdy nie ma 100%. Dawaj, już mogłabyś mnie uleczyć. Szkoda, że mnie nie uleczyła. Wtedy bym nie padł, ale. I tak luźno. I tak luźno. Weźmy sobie to. Wiadomo, cooldowny się przydadzą na Garenie. To będzie 20%. Tak myślę, który item, ale myślę, że pod oftanka chyba lepiej pójść. Tak będzie chyba lepsze. Mój pies się cieszy do mnie, leży główką na mojej nodze. Co wy na to? Napiszcie w komentarzach. Dobra, nie ma multi, ale to Milaoi raczej wypieprzy z butów bez ulta, także no nie musisz się bać. Ona już ma flasha. Chyba miała go w ostatniej walce, nie jestem pewny, czemu go nie użyła. Ale dobra, nie przejmujmy się takimi rzeczami, to jej sprawa. Wątpię trochę, że on go zabije właśnie. No, jeden bazika taki dobra. Raczej zabiłem. Tyle. Jak się gra? 40 farmy. No strasznie zabiłem tego gościa na tym topie, także mógłbym sobie tu iść bardziej nawet pod AD, bo wiadomo, jeżeli przegrywacie nawet Garenem na tym topie, co się czasem może zdarzyć, to wtedy pójście według mnie, wtedy warto iść bardziej pod tanka. No i wiecie, no nie warto, jeżeli mocno przegrywacie, nie warto takich rzeczy robić, że lecicie w AD full. Jeżeli wygrywacie mocno, warto lecieć bardziej w AD trochę na początku, później też pod tanka, wiadomo, żeby no jednak jest ścigarem. Siemka, sportowy świr. Zobaczcie, gdybym miał ulti, gościa by już nie było. Tak działa. Ja wiem, że każdy prawdopodobnie zna tego czempiona. Po co ty to robisz? Spuszuj moby, będzie łatwiej. Dziecko. Oczywiście Garen też ma genialną pasywkę, także. Znaczy genialną. No jest strasznie broken ta pasywka. Także oczywiście trzeba ją używać dobrze. Tutaj padłeś, szkoda. Ale tego reda on nie zrobił. On się ulecza teraz. Nie wiem, czemu widzę, że on się uleczył. Nie jestem pewny, czemu ona tu nie przyszła. Aha. No właśnie, no. Jednak czasem za bardzo się poczuję. Nawet tutaj. Także widzieliście to. Mogłem się nie wbijać, po prostu poczekać. No widziałem, że ona nie idzie do mnie. A no, dwóch ciężko by mi było zrobić. Zwłaszcza, że ten Heiner miał ulti. Także no nie pomyślałem. Trochę oczywiście, jak zawsze. Jeżeli jesteście moimi widzami, wiecie, że nie myślę często. Co? Także polećmy sobie tytaniczną hydrę. Ona jest nawet niezła. Albo może coś na armor. Sterraka? Znaczy tego. To jest sterrak? Czy tak nazywa? Nie jestem pewny. Czekajcie, już sobie kupię tego Longsworda. Black Cleaver jest naprawdę mocnym itemem. Raczej polecimy jakiegoś Thornmaila później, bo żeby no, tego mastera mieć, chociaż on ma tu swoje true. Ale on idzie pod item na AD, spoko, nie poszedł pod
przykład item na attack speeda, więc patch cans. Pójdźmy sobie szybko. Powinienem ją zabić. Ona weźmie chyba tego tureta. To nie jest jeden turet. Mam 4-2, tylko farmy malutko, ale to trudno. Teoretycznie ona powinna paść. Właśnie. To tak mniej więcej powinno działać. I sobie E użyjemy. E to jest naprawdę genialne do pusha. Możecie grać też proxy, czyli wypieprzacie za tureta. Pokażę wam, o co chodzi. Jeżeli naprawdę mocno wygrywacie i nie boicie się ganków, robicie coś takiego. Oczywiście Sunfire by się do tego przydał. Raczej go zbudujemy. Sunfire nieźle działa na tym czempionie, chociaż jest trochę zapomniany. Ale... właśnie. Takie czempiony jak te, jak to gówno, można piąć. Nie wiem, czy ona chce się ze mną bić. Chyba nie będzie chciał. Teleport by się tu nie przydał na tego typeczka. Tak właśnie się robi. Nie wiem, czy ona mnie nie może zabić, jeżeli ma ulti. Ja mam te 40 sekund też. Przeżyłem. No i tyle. Jak wyjść z brązu w presencowanie? 7-1 jest. 7-1 jest ten gość, no to ale 5-1 mamy MF-kę, tak że nie przejmujemy się za bardzo. Weź to szybciej. Dobrze. Oczywiście staramy się brać jak najwięcej mowy. O fakt, master. Siedem jeden master, a kurde, a się nie spodziewał. No i tyle, no. Ludzie się aż podniecają, widzicie? To jest, no to jest brązowy Garen, także mój pies piszczy, nie denerwujcie się. Pies lubi piszczeć sobie, tak, nie denerwujcie się tymi rzeczami. Słuchawka ogar. Cofnijmy sobie. Dlatego nie wziąłem teleportu, bo jest przydatny Ignite, chociaż nie jest... chyba nie aż tak mocno go używałem, ale wiadomo, lepiej go mieć niż nie mieć. Czekajcie, w ogóle tu MRSA nie doleciał. Frozen Mallet, nie jestem pewny, czy jest aż na tyle dobry, żeby to brać. Myślę o tym Sterrakiem i tą Hydrą i chyba Hydra wygrała w tym pojedynku. Mógłbym buta ulepszyć, nie ulepszyłem go, trudno. Tureta też za bardzo nie puszuje. A mógłbym bardziej, żeby wiadomo, jeszcze zwiększyć tę przewagę. Master ma niby 7-2, ale... wiecie. Widzieliście, jak go zmierzyłem. On miał full HP prawie, ja miałem kreskę i tyle. Wiadomo, on później będzie silniejszy ode mnie niby, chociaż... budujemy sobie tutaj Sunfire'a. No zobaczcie, jak to działa. No. No tyle, kurde, no ludzie. Nic więcej. Dobra, chodźmy. No i tyle. I mamy 8-2, no naprawdę. Wiecie. Dla mnie to nie jest zbyt dużo, że ja tutaj tak cisnę. Wiecie, ja mam u siebie diament jakby, co? Jakby ktoś się zastanawiał, także... to jest trochę nie fair, że ja tu gram, no ale to mój kanał jest taki nie fair trochę, także wiecie, pieprzyć rzeczy nie fair. Wiedziałem, że da się użyć diamata podczas mojego E i nie przerywać to E. Całkiem ciekawe. Zabiję ją na kombo, patrzcie na to, bo ona możliwe, że będzie szła tu postawić warda. No właśnie, niestety, ale w takim poziomie to już nie wyszło. Bardzo ładnie gra. Ja wiesz, no to już jest trochę pora, znaczy przesada, nie wiedziałem, że... aż tak się da cisnąć tym Garenem, ale dobra.
Mam 10-2 na tym topie. Naprawdę, mógłbym to puszować na spokojnie, ale wolę wziąć sobie Reda. I prawdopodobnie Master tu będzie szedł. Zobaczcie, ile zadaję z E. Zadałem 1300 obrażeń z E, a także... Nice. Ten Master... Tak... 90%, że tu będzie szedł. No i raczej będzie. Zobaczcie, jaki mam hoperegon. 296... Z tym Redem, wiadomo. Tak. Wydaje mi się, że oni mają tu Warda. Nie, dobra, nie mają. Ale no, teraz Master wie, że nie ma Reda, szkoda. Szkoda, że mu o tym powiedziała, ale dobra. On tu mają, ona tu ma Warda, więc pierwszy to. Dziewczynka. To był najgorszy flash, jaki w życiu widziałem. Już nawet nie chciało mi się ulti używać, bo myślałem, że Master może tu przyjdzie do mnie. Także wiecie, no. Tyle. Bierzecie sobie Garena i wygrywacie gry. Jeżeli ktoś chce sobie wyjść, bo wiadomo, jakby ktoś się zastanawiał, co daje wyjście w presezonie, no, zwiększa MMR-y i dzięki temu możliwe, że was wywali wyżej w placementach, także polecam. Jeżeli ktoś czuje się, że miał za niską dywizję i to jest nie fair w stosunku do niego, że Rito zachowało się nie fair, o, to miałem na myśli. Bijcie sobie teraz wyższe MMR-y, na przykład Golda w presezonie. Jak bijecie Golda w presezonie, no to was wywali co najmniej do Silvera. Prawdopodobnie, jeżeli wygracie chociaż tam 5, może nie, nie wiem ile trzeba. Tu się nie znam, nie słuchajcie mnie teraz. No. Co tutaj polecić? Co ja chciałem polecić? Sunfire'a, Sun. Trochę zapomniany item. W sumie nie wiem, czy zapomniany, po prostu nie gram na topie, dlatego tak gram. Dobra, pójdźmy na topa. Właśnie ona jest tak zmiażdżona, ludzie, ona ma 0-10. I nie ma nawet itema jednego. No leci to Trinity Force, się zestrać nie może, usrać go. Też mi się dobry team trafił, bo ten Olaf, nice, TMFK. Oni prawdopodobnie dadzą Sura za chwilę, no, ale trudno. Czy nie, no może oni będą dawać na nie. Możliwe, nie wiem, zobaczymy. Myślę, czy pushować, czy nie. On tu flashy prawdopodobnie, nie, dobrze, nie flashy. Master mógłby tam pozamiatać, mógłby, ale czy zamiecie, zobaczymy. Sunfire jest bardzo dobry na Garena, bo się dobrze z E. Ze z waszym E stakuje, także polecam bardzo serdecznie. Ja polecam, nie wiem jak tam inni. Ale ja, no dla mnie bardzo dobry item. Na Garena, wiadomo. Na niektórych junglerów też. Jakiś Skarner może. Dobra, uspokój się, dziecko. Możliwe, że tu Garen idzie. Garen, Master. Ale ja mam na Masterze True, także jeżeli on tu przyjdzie. Właśnie, zastanawiam się, co daje to. To daje oczywiście True przeciwników. Tak? Nie wiem, gdzie to jest oznaczone. A, to jest tylko tutaj. Nie wiem, czy mu tego nie zderfili, że to z ulta. Ale dobra, no on tu zaraz podejdzie. No, nawet na... Nie, z R-ką mi ucieknie raczej. Ale on tu i tak będzie szedł. Garen. No nic trudnego, naprawdę. Wystarczy wziąć Garena i wyjść sobie do pieprzonego Golda z łatwością. Nawet jeżeli będziecie wygrywać 2 na 3 mecze. 2 na 3 mecze, to i tak nie. To i tak jest dobre win raty bardzo. Przynajmniej do. Znaczy oczywiście tylko tam do Silvera będziecie tak wygrywać, albo do Golda. Nie wiem jak tam wyżej. To już nie jestem pewny jak tam będzie wam, ale raczej też dobrze. Weźmy sobie tego zure, to ta gra się za chwilę prawdopodobnie skończy. Co jest w sumie świetną rzeczą. Zobaczcie, ja nie muszę już. Ja nie muszę używać ulti. Użyłem Ignite'a, wiadomo teraz. Żeby no, na pewno ją zabić pod tym turetem. No ale... Oczywiście Q wchodzi w turety, jakby ktoś się zastanawiał. A może ktoś tam się będzie zastanawiał. Mamy 14-2, no nie, łagierk, po prostu.
naprawdę, no przyjemnie się gra tym Garenem. No właśnie Sura dali, no 20 minut. Tyle. Tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie ocenę, zostawcie suba, udostępnijcie filmik, jeżeli ktoś z waszych znajomych wkurza się, że ma bronz i tyle. Na razie.